Cześć, z tej strony Nieetyczny, a w dzisiejszym odcinku robimy Raszkowskiego. Sorry, że tak bez wstępu, bez niczego, ale dosłownie już chyba to jest 8. próba z randomowymi osobami z 20 levelami. Jedna ma nawet 12, a więc no tak, to już jest któraś tam próba z rzędu powtarzania tej misji i może tym razem się uda. Dosłownie to już jest chyba 8. albo 7. próba. Tyle było faili, tyle razy osoby to failowały. W tym ja ani razu. Najczęściej failował właśnie ten Mr. Boston i Respect SDS, czyli ranga 13 i 24. Oni są tam w tej drużynie na więzieniu, a więc tam troszeczkę trzeba. To jest dosyć trudniejsza robótka. Tam trzeba troszeczkę umieć się osłaniać, strzelać, mieć aima, żeby to po prostu wszystko robić. Ja to umiem speedrunować w zasadzie na każdej pozycji, na saperze, na pilocie. W zasadzie speedrunować jedynie można na więźniu i na strażniku więźniom, aczkolwiek więzień ma bardzo ograniczoną amunicję, więc na tym jest akurat ciężko, ale się da. Jeżeli to się speedrunuje, no to wtedy już odebrać ich tym właśnie samolotem Velum to nie jest żaden problem. Naprawdę. On chyba podleciał nad to więzienie i im aktualnie pomaga tam ściągać tych więźniów, bo oni naprawdę sobie nie radzą. Już 7 razy to sfailowali. Właśnie ten strażnik więzienny i więzień. Najczęściej to są te dwie osoby jedynie, które failowały. Temu saperkowi raz rozwalił się buzardzik, ale to tylko raz on zrobił faila. U mnie to oni. Miejmy nadzieję, że tym razem się uda. Ogólnie tak to właśnie wygląda robota pilota. To jest taka średnio trudna praca. Najłatwiejszą fuchę ma tak naprawdę saper, bo on sobie lata buzardzikiem, najpierw jedzie po autobus, idzie go rozwalić, a potem tym buzardzikiem tak sobie lata po niebie i ściąga po prostu te myśliwce, które mnie atakują i ja mam właśnie robić manewry, ale... Właśnie. Wymijające. Ale jeżeli jest dobry saper i po prostu ich snajpi, to nawet nie muszę większego wkładu i tutaj robić takich różnych beczek i tych moich słynnych manewrów. Z latania jestem naprawdę bardzo dobry, jeśli chodzi o samoloty. Jazda lądowa też bardzo spoczko. No w sumie po moich statystykach widać, że po prostu nie lecę sobie w kulki, po prostu troszeczkę już tutaj gram. No 134 level, no to tak znikąd się nie zdobywa. Fakt faktem. Proszę, niech tym razem dadzą. Nie, on się na buzarda sfokusował. Czyli na saperka, na mnie się nie fokusuje. Ten myśliwiec. To jest chyba laserek. Tak mi się wydaje, bo jest zbyt zwrotny. Raczej to nie jest hydra. Wydaje mi się, że to jest laserek, chociaż na tych zakrętach trochę tak wolno sobie radzi, to może być hydra jednak, aczkolwiek chyba trochę za małe, bo hydra jest większa od laserka, znacznie. Dobra, jak oni sobie radzą nad tym więzieniem? Tak. Ja wiem, że on już tak lata, bo prawdopodobnie został lekko postrzelony przez tego gościa w buzardzie, czy naszego saperka. Ale dobra, może tym razem uda się za pierwszym razem. W każdym razie właśnie na tym to polega, że muszę robić takie manewry. Jeżeli snajper nic nie ogarnia, no to wtedy muszę dosłownie robić tak zium, 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 zium. I muszę dosłownie takie rzeczy robić. Latać tuż przy ziemi, robić beczki w powietrzu. Ale on akurat dosyć ogarnia. Oh. No właśnie było słychać, jak namierza mnie coś. A więc mamy 9. fail. Nie będę kolejny raz nagrywać tego wszystkiego, drogi na lotnisko i tak dalej, bo... Why helicopter don't cover? No helikopter ma mnie osłaniać, a nie więźnia i strażnika. Szybki restart, jeny. Nie wierzę naprawdę. Dlaczego helikopter nas nie osłania? No helikopter ma osłonić samolot, a nie więźnia i strażnika. O matko, dobrze. To był już 8. fail z kolei. Lecimy
ujęcie dziewiąte, scena dziewiąta, akcja. Akcja uratować Raszkowskiego, jakby powiedział on to swoim angielsko-rosyjskim akcentem. Let's go! No. A więc lecimy, także do zobaczenia już przy odbiorze Raszkowskiego, bo nie chcę wam tej procedury z tej samej od początku pokazywać. Jedziemy na lotnisko i tam nic ciekawego, no. Poza tym, że mam Vigilanti, to jest bardzo fajny pojazd, który bardzo fajnie sprintuje i można nim maksymalnie jechać chyba 250 km na godzinę. O ile dobrze sprawdzałem na liczniku, aczkolwiek wydaje się, że jedzie jeszcze szybciej. Tak prawdę mówiąc. Ładnie nim się rozpędza na autostradzie w każdym razie. Dobra, teraz jedziemy po samolot i w sumie już do zobaczenia przy odbiorze Raszkowskiego, bo te moje manewry widzieliście tam. To już w sumie pokażę wam jeszcze taki tip ode mnie właśnie na robienia tego hejsta z Raszkowskim, z randomami. Nie wsiadajcie od razu do Velum, bo jeżeli wsiądziecie, to nie możecie wysiąść. Automatycznie wam się drzwi blokują skryptem do tej misji. Także nie wsiadajcie póki co do Velum, jak nie jesteście pewni kwalifikacji waszych graczy, którzy z wami mają współudział, jeśli chodzi o tą właśnie misję, którzy z wami grają. Po prostu sobie jeździcie na lotnisku, aż czas nie wybije do 2 minut. Jeżeli słabiej latacie samolotem, to 50 sekund, a jeżeli lepiej wam idzie i szybko przelatujecie, to 30 sekund. I po prostu poczekajcie, aż czas upłynie właśnie do tych 2 minut i 30 sekund. Po tych 2 minutach i 30 sekundach bierzcie samolot i po prostu lećcie. Do tego tak to robię. W taki sposób przechodzę tą misję, że czekam na te 2 minuty i 30 sekund, ponieważ w tym czasie już ktoś tam ze strażnika więziennego albo z więźnia może po prostu umrzeć i w tym czasie no, stracimy ten czas na przelot naszym właśnie samolocikiem Velumem, a w tym czasie możemy, nie wiem, tam coś innego porobić. No co oczywiście gra nam pozwoli, bo sklep Ammunition i te inne mamy chyba zablokowane. Ale mogę wam na przykład pokazać z trybu fabularnego tutaj, jak wyglądała ta misja właśnie z tym Devinem Westonem. W sensie właśnie z tą agentką, jak byliśmy Michaelem i była chyba misja z Solomonem, pamiętam. Jechaliśmy od niego ze studia, tutaj Michael wysiadał, tutaj policja wszędzie była dookoła. Tutaj ta agentka leciała właśnie z tą rolką filmu, którą ukradła od Solomona. Tutaj wszędzie byli ci policjanci i tutaj strzelali, trzeba było ich ściągnąć. I tutaj dalej się leciało, tutaj się oni chowali, dalej trzeba było ich ściągnąć. Tutaj też, pamiętam, byli pochowani po kątach. Tutaj stał samolot, ona chciała do niego wsiąść, lecz już niestety silnik został odpalony. I ona przez ten silnik po prostu przeleciała i została dosłownie zmielona i została jedynie z tyłu silnika wyleciała krew i tutaj rolka filmu, trzeba ją Michaelem wsiąść, potem wsiąść do samochodu i po prostu zwrócić tą rolkę filmu Solomonowi z powrotem. No. I tak się rozpoczęła kariera Michaela w showbiznesie przy tworzeniu filmów właśnie. No. Tak na szybciutko wam to streściłem. Dobra, a teraz do zobaczenia przy odbiorze Raszkowskiego. W sumie nie chce mi się teraz wchodzić do Velum, no co najwyżej możemy tym samolotem, nie wiem, tam poćwiczyć jakieś manewry w tym czasie czy coś. A w tym czasie poczekamy po prostu, aż czas nam zajdzie do 2 minut i 30 sekund. Jeżeli ktoś radzi sobie słabiej, to 50 sekund. Także do zobaczenia. Jeszcze może taki tip ode mnie, jeżeli chodzi o start samolotem. Taki szybki, rozpędzamy się na prostym pasie i naciskamy na blok 5 i od razu chowamy pod wodzie. W taki sposób nabieramy wysokości, a jeżeli chcemy lądować, jak widzimy przy wysuwaniu pod wodzie, wysuwają nam się jeszcze takie dodatkowe lotki przy tych kółkach, które są tak naprawdę klapami, pod których się w zasadzie chowają te kółka, ale one nam ułatwiają wylądowanie. Na przykład jakbyśmy chcieli sobie teraz wylądować na autostradce, tak jak teraz. Ja sobie tutaj naprawdę dobrze sobie radzę, aczkolwiek nie chcę go rozbić. Tak, tutaj jest akurat taki zakręt właśnie
minuta 50. Może jednak lepiej się streszczajmy, bo już trochę tego czasu mało zostało. Także dobra, chowamy podwozie i lecimy. Do zobaczenia przy odbiorze Raszkowskiego, bo już moje manewry widzieliście w sumie. Troszeczkę bez sensu, żebyście widzieli to tak od początku. To, co powinno być na początku filmu, powinno być aktualnie teraz, jak tam przelecimy do tego Sandy Shores, no ale dobra. Raczej się nie obrazicie. W sumie dobra, tego wam jeszcze nie pokazywałem. Tak wygląda przelot przez granicę. Już mamy lądować, ale niestety pojawiają się 5 gwiazdek i musimy robić uniki z luz przed tą hydrą, która nas próbuje ściągnąć i typo z buzardzikiem powinien nam pomagać, ale on teraz powinien być osłaniać tych typów przy więzieniu, a więc będziemy chyba musieli liczyć tylko i wyłącznie na moje manewry. Z tego co widzę. Niestety. A no dobra, może on też mnie będzie przy okazji osłaniać. Zobaczymy jak to będzie. Dobra, w końcu poszło. Udało im się. Jak widzimy, musimy teraz odebrać Raszkowskiego. A więc teraz lecimy na lotnisko Sandy Shores i musimy ich po prostu odebrać. A więc nic skomplikowanego. Musimy po prostu ładnie wylądować. Mamy drzwi z tej strony. A więc tak, to gdzie był pas startowy. Tak. Tam akurat trochę mam skalę, co teraz znam tę mapę na pamięć, a teraz bardziej skupiałem się na tym, jak lecę. Dobra, muszę wylądować w taki sposób. A więc tak, zmniejszamy obroty wirnika, trzymamy eskę i po prostu szybujemy, aż nam silnik nie stanie i voila, perfekcyjne lądowanie, bo nie etyczne. Dobra. Troszeczkę za daleko, trochę się cofnę, bo oni takie kawały nie pokonają, chyba że w sumie dojadą do mnie tą ciężarówką. Ale widać tutaj już dwa helikoptery policyjne. Dobra. Jadą do mnie, otworzyłem już im drzwi tutaj. Żeby wiedzieli, z której strony siąść. O nie, najgorsze co może być, van policyjny. O nie, jak oni przez to mogą umrzeć, jak to są ci FIB. Oni mają dość mocne te SMG, już nawet ja dostaję. Sprawda, mam tą kamizelkę, oni tam, nie wiem, on ich osłania. Widzieliście to? I co, on misję sfailował. Przodniowo. Najgorzej. Najgorzej po prostu. Kiedy przy odbiorze Raszkowskiego typus umiera w sumie na schodkach przy wejściu do samolotu. Właśnie przez tego typa. Gość już po prostu nie wytrzymał, jak widzicie, wyszedł. Jeden co możemy kliknąć, to kontynuuj. Nie ma czegoś już takiego jak page up, szybki restart. Jest po prostu koniec. No, nie zawsze idzie wszystko po waszej myśli. Tak jak widzimy, no, już to była 8 próba. Wszystko dosłownie się udało, ale jak widzieliście, taki mały szczegół zabił. Więc po prostu zabił. Przepraszam za to, no ale cóż. To nie było ode mnie zależne. Ja z samolotem wylądowałem tak najlepiej, jak mogłem. Dosłownie dałem z siebie wszystko, to już była sama kwestia tego, że oni zaparkowali za daleko od samolotu. Z tą ciężarówką. No niestety. Tak wyszło. Cóż. Nie ten hejs to kolejny. Arena wojny. Ktoś jeszcze nie bawiłem, aczkolwiek mamy rad traka. Dobra. To cóż mogę rzec. Do zobaczenia. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. I znośnego tygodnia. Cześć.